Cześć, siemanko, witam was moi drodzy serdecznie z tej strony Kuba, czyli DJ You Can Live. Dziś moi drodzy, misja tropienia potwora karpia kolosa na Weeping Willow. No generalnie misja, sama przygotowanie jest dosyć trudne i trzeba ogarnąć, ja tam też musiałem parę rzeczy ogarnąć i tu wam pokażę. Samo złowienie tych kilku ryb, które macie do złowienia, nie jest większym problemem. Natomiast moi drodzy, dosyć problematyczne jest złowienie unikatowego karpia hybrydowego. Same hybrydy gdzieś tam się trafiają, ale często trafiają się na przemian z jakimiś leszczami, jakimiś innymi karasiami. Także samego unikatowego jest ciężko złowić. Polecam łowienie na ochotki, na haczyk czwóreczkę, nie 4-0, a samą czwóreczkę. Ja, jak widzisz, tutaj wczesnym nocą go złowiłem, masz markerka, także możesz tam go próbować łowić. A my, moi drodzy, się przeniesiemy. Znajomy podesłał mi taki wstępny marker, żebym sobie zaznaczył, gdzie mniej więcej tego potwora szukać. I ja troszeczkę się zastanawiam, czy to, co zrobię, też nie będę ryzykował, bo moja misja będzie troszkę inaczej wyglądała. Dostałem już, słuchajcie, ten... Ojej, tu muszę te swoje, dobra, trudno, te swoje przepisy testowe. Słuchajcie, zrobimy tak, że tej zanęty damy dosłownie połowę, a to tylko i wyłącznie z tego względu, że nie mam do metody to mi nie wejdzie do karpia. Zresztą zaraz zobaczymy, czy wejdzie, bo jeśli by weszło to do metody do karpia, to jeszcze można by tak zrobić, natomiast ja to zmieszam, bo tutaj do koszyczka by bez problemu weszło, natomiast do metody do karpia obawiam się, że to nie wejdzie. Jeszcze sprawdzimy, bo nie mam wędek gruntowych, mam tylko jedną, moi drodzy, wędkę gruntową i to jest troszeczkę tutaj przypał. Właśnie, ktoś na łowisko mówił, że wejdzie do metody do karpia, więc od razu mówię nie, nie jest to, moi drodzy, prawdą, nie wejdzie. Także tutaj sobie będziemy ciężarki zakładali, a ja spróbuję przez tą wędkę specjalną z rakietą tam podnęcić. Może to, moi drodzy, zadziała. Nie wiem, także potestujemy mapa. Idziemy na tą miejscówkę, no czas powiedzmy, że mamy dobry, więc tu nie ma co szukać. Czekajcie, gdzie my to jesteśmy? Tutaj jestem pierwszy raz generalnie na tej miejscówce, jeszcze tutaj nie łowiłem wcześniej, tylko markerek sobie zaznaczyłem. O, fajne są te miejscówki na pewno tutaj na tym Weeping Willow, nam bardzo mi się tu podoba. No i są też fajne karpie, tak? No dobra, tutaj może na pomost musimy się wtrynić, ale zrobimy, moi drodzy, to w sposób inny, bo mówię, mam wędki karpiowe, one są dosyć dobre, na wszelki wypadek oczywiście hamulec sobie poluźnię. Zrobimy, słuchajcie, taki myk, że najpierw wyrzucę wędki, a później tam podnęcę. Jestem ciekaw, czy się pomylę, czy się nie pomylę. Zakładam groszek, kukurydzę, słodką kukurydzę, słodki groszek. Tak ogólnie będę, wiecie, mieszał. Zobaczymy. Wędki mam najmocniejsze rzekomo karpiówki, więc teoretycznie powinny dać radę. Szkoda, że nie można go tutaj z kajaczka jakiegoś złowić, bo to byłaby fajna, myślę, że zabawa. Ja lubię strasznie potwory łowić z kajaczka, a polubiłem, jak miałem słabe wędki. Także, no dobra, no tak sobie tutaj różnie porzucamy, wszystko w podobnych okolicach. I zobaczymy, co tu się uda zrobić, moi drodzy. Brak przynęty, jak brak przynęty? Nie włożyłem przynęty, serio? Taki gamoń jestem? No ja jestem gamoń, widzicie, widzowie, jestem gamoń. Nie włożyłem przynęty do rakiety. Także zmieszałem połowę zanęty, żeby przetestować. Jeżeli to nie zadziała, to niestety będę musiał wyjść... złowiska, moi drodzy, i zamontować i kupić wędki po prostu gruntowe, do których do koszyczków będę mógł to włożyć. Wolałbym nie. Wolę tak. Myślę, że tak się też uda. Czekajcie, ja sobie może tutaj, o, zaznaczę na 36 metrów.
Nie wiem, czy to jest dobry marker, to dzieje się na waszych oczach. Testujemy. Zawsze jestem zwolennikiem, moi drodzy, testowania. Jak oczywiście coś mi się uda odkryć, to chętnie się z wami podzielę tym. Coś tam się zaczyna dziać, no ale to by było zbyt piękne, żeby ta ryba po pierwszym rzucie nam wzięła. W to nie uwierzę, moi drodzy. W to nie uwierzę. Żeby po pierwszej rakiecie ta ryba nam wzięła. To tak chyba nie jest to skonstruowane. Przekonamy się, czy ta metoda jest dobra. Dlatego pamiętajcie, zanęty mamy 3 kilo i stwierdziłem, że jak już to połowę przeznaczę, a jakby to nie wypaliło, to resztę będę miał na po prostu na wędki. No, nie byłoby mi na pewno na rękę kupować wędki gruntowe, bo po prostu ich nie mam. Zrobiłem mega renament teraz, bo za dużo już tego miałem. Gubiłem się w tym wszystkim. I chciałem też nowe karpiówki kupić, mocniejsze, co też zrobiłem. Coś się zaczyna dziać, ale to też może zwykły karp się tam, myślę, że dobierać. I one mogą nas, jakieś unikaty, wprowadzać w błąd. Mamy pierwsze branie. Czyżby to już był nasz potwór, moi drodzy? Zobaczmy. No, może chyba, że jakiś unikacik. Nie, to będzie raczej jakiś zwykły unikacik, bo za łatwo idzie. Chociaż z drugiej strony ja mam hamulec, kochani, skręcony. Zobaczcie, ja mam mocno hamulec skręcony, ale nie, to nie byłby ten potwór, to... Chociaż coś odjeżdża. No nie wiem. Tu też taki mały protip ode mnie, moi drodzy. Taka ciekawostka, że jak macie hamulec za mocno skręcony, to ta ryba wam mocno odjeżdża. Jak go macie trochę popuszczonego, to mniej odjeżdża. Ale ja tutaj też tak nie chcę namawiać. Widzicie, podkręcenie hamulca wcale nic nie zmienia. No chyba, że to jest ten potwór. No nie wiem. To dość mocno odjeżdża. Kołowrotek mam na 26 kilo, tak? No do tej wędki dostosowany. Żyłkę i kołowrotek na 26 kilo, także... No słuchajcie, jeśli to jest ten potwór, to ja się mogę i pofatygować w jego stronę. Ale to może być raczej unikat, powiem wam szczerze. No oczywiście unikatem nie pogardzimy, wiadomo. Żebyśmy w tym czasie potwora nie przegapili. Ale no nie wiemy tego, co nam wzięło, więc musimy po prostu... Tam coś dzwoni. To jest oczywiście ten minus, moi drodzy. No nie wiecie, co macie na żyłce i... Nie ma chyba metody, żeby poznać, czy to potwór. O, jeszcze się możemy przejść w jego stronę. To by było zbyt piękne, moi drodzy, żeby... Kolejny odcinek nagrywałem, to też bardzo szybko potwora złapałem. To, słuchajcie, byłoby zbyt piękne, aby tak szybko mi to poszło. No wiem, że przegapiłem branie. No nie jestem w stanie dwóch brań na raz. Mam nadzieję, że w tą wierzbę się nie... Nie zaplączemy. Słuchajcie, ostatnio też mi bardzo ładnie poszło z potworem. Byłem aż rozczarowany z tym basem szlacheckim, bo kurczę, myślałem, że trochę tam się z nim pobawię. Ale tutaj ewidentnie jeszcze takiego karpia nie miałem, który by mi tak odjechał na tej mocnej wędce. Jeszcze nie miałem takiego karpia, moi drodzy, który tak by mi odjechał, więc jest całkiem prawdopodobne, że to może być nasz potwór. Cały czas na plusie, na minusie mam pod ręką. Ja jeszcze mam dalej iść za nim, serio? Już nie mam... Nie, no. Teraz, kurde, cały staw dookoła obejdę. Nie idę dalej. Chodź teraz, ty rybo, do mnie. Do siaty. Co ty, rybko, sobie wyobrażasz? Ja nie będę tu stawu dookoła za tobą latał. Przypuszczam, że jest chyba tyle XP za to, że jest szansa, że wbije nowy level. A zobaczcie, w świecie realnym byłoby tak, że już by nam ktoś wędki zajumał, bo zobaczcie, jak daleko odeszliśmy od naszego stanowiska. I w świecie realnym, jakbyś tak sobie miał lecieć z jakimś potworem, to już by dawno ci ktoś wędki zajumał. Byś tam wrócił, a tam wędek nie ma, albo by ryba wciągnęła. Tu się chyba tak nie zdarza, jeszcze nie miałem sytuacji, żeby mi wędkę ryba wciągnęła. Chyba, że tam drugi potwór się złapał, nie wiem. Ej, no dobra, to będzie raczej potwór, słuchajcie, to będzie raczej ten potwór, bo... Ja nie, tu nawet chyba przejść się nie da, nie wiem, nie mogę tu przejść. Może od drugiej strony jest tu wejście, albo ja jakoś utknąłem, może... Teraz wiecie, nie, mam trochę ograniczone ruchy, bo nie chcę też... Da się przejść? Nie, nie da się przejść. No nie można tu przejść. Czemu tak? No nie można przejść. No to nie przejdziemy. Trudno. To nie przejdziemy. To musimy na pomost iść. No i ryba nam odjeżdża, no. Przez to, że nie mogę przejść.
To będzie raczej ten potwór, bo jeszcze tak mocnej ryby tu nie miałem. Pamiętam rekordowy, jakiś unikatowy karp. Chyba miał 33 kilo, jak jego złowiłem i wiem, jaka zabawa z nim była. Jeszcze chyba na słabszych wędkach trochę, a tutaj no wędka jest gigantyczna, najmocniejsza, a rybka nam odjeżdża, ale idzie, dobra, może zaraz będzie nasz. Jestem ciekaw, ale bym chciał rekord łowiska pobić. A teraz idzie w drugą stronę, no dobra, no do siatki się spieszy, no to chodź do siatki, tak jest, w stronę siatki rybko, w stronę siatki, tak jest, do brzegu, pięknie. Pięknie. Tu mi do brzegu ładnie. Tutaj do mnie. Jest, już go tam wynurzył się. Ale bym się teraz popłakał, nie? Jakby mi się zerwał. Płakałbym się strasznie. Nie no, moi drodzy, to tylko gra. Tu się nie ma co pocić za bardzo. To jest tylko gra. To jest zabawa, to ma sprawiać przyjemność. Także wiecie. Też wiadomo, że... O! No chodź. O, może to będzie ten potwór. To ja nabiegam za jedną rybą, nie? Kurde. Wychodzi czy nie wychodzi? 11 metrów, już jest coraz lepiej. 10 metrów. 9. Odliczanie jak Sylwestra, nie? No niestety. Niestety, tak różowo to nie jest. On nie jest taki chętny, żeby do mnie przyjść. Wie, co go czeka. W siatce przecież bezpiecznie. Nic mu nie grozi w tej siatce. Może trochę ciasno, ale... Woda jest, jeść dostanie. No dobrze. No, powiem wam, że... no ile go już wyciągamy? Z 5 minut? Więc to raczej będzie ten potwór. Bo zdziwiłbym się, gdyby to był 40-kilogramowy unikat. To bym się naprawdę, słuchajcie, zdziwił. Oczywiście nigdy nie trafiłem takiego unikata. Ale wątpię, żeby tyle było walki ze zwykłym unikatem. A jery, znowu w te krzaki. Rybo! No i co my tu mamy, moi drodzy? Karp kolos, jednak. Jednak, moi drodzy, karp kolos. Aczkolwiek spodziewałem się troszkę większego, nie? Słuchajcie, kochani, spodziewałem się troszkę większego. Zróbmy sobie tak ładnie screenka na niego. O. Tadam. Mamy, moi drodzy, karpia kolosa. Ile pieniędzy dostaliśmy? 10 tysięcy za rybę. 6000 XP, natomiast no jednak nie wbiłem nowego poziomu, niestety. Zobaczmy, co nam brało na... Dobrze, trofeum, super, bardzo fajnie. Zobaczmy, co nam brało na... Już teraz się nie dowiemy, ale chcę się przekonać, mając tą zanętę, czy jak uda się złowić jakąś fajną rybkę. Także to tyle, moi drodzy. Szybciutko markera sobie zamieścimy, żebyście mieli usuń. I tutaj dodaj, proszę bardzo, tu jest, moi drodzy, karp kolos, macie współrzędne. Wczesna noc u mnie, pochmurny, złapałem go na groszek, ale tak jak mówiłem, założyłem, czyli ta metoda działa. W taki sposób możecie łowić, jest to też na pewno szybsze przy wyciąganiu, bo wiecie, że jak zakładacie te fedrowe czy koszyczki na grunt, no to się jakiś czas ładuje i to jest takie upierdliwe. A tutaj sobie normalnie rzucacie, macie ciężarek, rzucacie z rakiety. No ja w tym momencie i tak tą zanętę, słuchajcie, z rakiety muszę wykorzystać i też będę zaraz testował w tymże miejscu, czy tam jakiś tam normalny karpik weźmie. No po prostu, no wiecie, no mam 1,5 kilo zanęty, jakbym pomyślał, mogłem zrobić mniej. Ale chcę zobaczyć, czy może nam tu będzie coś brało, a tu jakieś brania też chyba były. Także wędki sobie przełożę i przetestuję, czy nam tutaj jakiś normalny karpik fajny weźmie. Cały czas coś pika, więc jest szansa jeszcze siatę dopełnić. Także to tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. Zostaw łapkę w górę, komentarz. Do zobaczenia następnym razem. Trzymaj się, cześć.